Witajcie przyjaciele, witajcie na moim kanale. Dzisiaj podzielę się z wami wspaniałym filmem o Halilu Ibrahimie Ceyanie. Zanim przejdziesz do naszego filmu, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, polubić i udostępnić mój film. Przejdźmy teraz do szczegółów naszej wiadomości. Halil Ibrahim Ceyan, chwalony za rzeczowy talent i charyzmatyczną postawę, zwrócił ostatnio na siebie uwagę nieprofesjonalizmem i występami na ekranie, ale zatwardziałą reakcją na krytykę. W tym artykule przeanalizujemy szczegóły jego reakcji, okoliczności i przesłanie, jakie chciała przekazać. Role Halila Ibrahima Ceyhana w różnych tureckich serialach telewizyjnych zapewniły mu szczególną rzeszę fanów. A ich występy spotkały się z dużym uznaniem. Jednakże, jak każda osoba publiczna, nieobce mu były badania i krytyka. Niedawna krytyka pod adresem Halila Ibrahima Ceyhana dotyczyła jego osobistych wyborów i stylu życia. Niektórzy krytycy nie zgadzali się z pewnymi aspektami jego życia, co skłoniło go do reakcji. Zamiast ignorować lub unikać krytyki, Ceyan postanowił bezpośrednio zająć się tą kwestią. W poście w mediach społecznościowych wyraził swój punkt widzenia i bronił swoich wyborów. Jego odpowiedź była bezprzepraszająca i zdecydowana. W przesłaniu Ceyhana podkreślono znaczenie akceptacji siebie i pozostania wobec siebie lojalnym. Zachęcał swoich wyznawców, aby zaakceptowali swoją indywidualność i nie dali się zwieść zewnętrznym osądom. Odpowiedź aktora wywołała mieszane reakcje fanów i opinii publicznej do tego stopnia, że platformy mediów społecznościowych zapełniły się zarówno kontrowersyjnymi, jak i krytycznymi dyskusjami, w których ludzie debatowali nad zasadnością jego punktu widzenia. Bezkompromisowa reakcja Ceyhana na krytykę odzwierciedla jego pewność siebie i wiarę w pozostanie wiernym swoim wartościom i zasadom nawet w obliczu publicznej kontroli. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego filmu. Do zobaczenia w nowych filmach.